Dzień dobry, Jacek Pożycki, goście.x.pl. Proszę Państwa, przed chwilą się dowiedziałem, że bycie na wdechu to już jest jakaś forma ćwiczenia formy. Naszym gościem jest mistrz kulturystyki w Europie, mistrz kulturystyki w Polsce, Kacper Gertler. Witam. Zgadza się. Tak jest faktycznie, że jak jest się na wdechu, to jest już ćwiczenie formy? Może jak formą tego... Nie, widzę, słyszę, że już widzę. Nie widzę, ale czuję, że już mam coraz... Ja po prostu się nie ruszam, tylko dlatego, że jestem podpięty do mikrofonów i nie mogę się ruszać. Chciałem sobie poćwiczyć dzisiaj. Jestem, też nie widać mojego bicepsu i nie widać... Zaprezentowałby formę. Tak, tak, ale to myślę, że na tym odcinku. Ile potrzeba, żeby zrobić formę, przynajmniej taką, jak ty masz? To jest kwestia indywidualna. Każdego to inaczej wygląda. No u mnie trochę szybciej, nie? Ale tak ogólnie to... Tak, wszystko zależy od tego, od czego startujemy, jaka jest nasza sylwetka wyjściowa. Jeśli tam mamy do czynienia z jakimś otłuszczeniem, to wtedy analogicznie trochę dłużej. I też zależy, na czym nam zależy. Jedna osoba zwraca uwagę na to, żeby być bardziej umięśniony, druga osoba będzie zwracała uwagę na to, żeby być bardziej osobą silną, a trzecia tak chwitnie, ani siła, ani sylwetka, tak żeby się po prostu dobrze na co dzień. Siłownia jest twoim drugim domem, jeżeli nie pierwszym. No, właśnie często bywa tak, że na siłowni spędzam więcej czasu niż w domu. Ale nie ma... Włączając spanie. Więc można sobie więcej uzmysłowić, ile czasu spędzam. Wiadomo, ilość obowiązków, prawda, podopieczni i tak dalej, to wszystko ma wpływ na to, że tyle czasu tam przebywam, wyciągając również swój trening. Jesteś też instruktorem. Tak, jestem trenerem personalnym. Możesz się ciebie zgłosić, tak, i wtedy jesteś w stanie 2 tygodnie zrobić mistrza kulturystyki. Może to 2 tygodnie jeszcze trochę przedłużyć. O kilkanaście kolejnych 2 tygodni. Nie, to jest robienie mistrza z kogoś, to jest proces. To trwa samym po sobie, że to nie było tak. A jak to było? W ogóle jak się zaczęło? Jak się zaczęło? Pewnego dnia przyszedłem na siłownię, jak zwykle, zrobić tam 3 godziny trening, to już wtedy miało miejsce. I zauważył mnie, do dzisiaj nie pamiętam imienia, taki gościu. Taki gościu mnie zauważył i pytał się, czy przygotowuje się na zawody. Ja zadałem wielki gość i mówię, nie, jak na zawody? A on mówi, że spoko, że moja sylwetka jest taka fajna, że mógłbym wystartować. Jakbym miał wyjść na scenę w samych majtkach i jeszcze pozować do tego, nie? To mi w ogóle przez głowę nie przechodziło, bo coś niemożliwego, tak samo jak znajomi mi mówili, że Kacper, wystartuj, bo widzieli zdjęcia zawodu i mówili, no dasz radę, nie? Mówię, nie, to samo, nie? Co ty, no? W majtkach? Nie, to nie do mnie. No i skończyłem na scenie. No, w każdym razie wracając do meritum, to skontaktował mnie z niepełnosprawnym kulturystą, mistrzem świata, Mariuszem Kupczakiem, i on mnie właśnie poprowadził do moich pierwszych zawodów, na których już zdobyłem pierwszy tytuł mistrza Polski. To były twoje pierwsze zawody? Tak, pierwsze zawody. Łącznie do nich przygotowywałem się około chyba 3 miesięcy. 3 miesiące i mistrz Polski. Tak, tylko że już miałem sylwetkę taką mocno ponadprzeciętną. Już w zasadzie przy pierwszym przyjściu na siłownię, to już się wybijałem. Już się wybijałem spośród osób chodzących na siłownię. Na start miałeś? Tak, ze startu. No, można by powiedzieć, że po roku takich treningów, to
po półtora roku treningów, no to już na Mistrzostwa Polski pojechałem. I się udało. Ponoć połowa sukcesu to jedzenie w odpowiednich ilościach. Trochę więcej bym powiedział, tak? Już połowa. Jest ogólnie wiele czynników, które mają wpływ na to. Czyli będę na wdechu i będę jadł. Ile trzeba jeść? 6, 7, 8 razy dziennie? Zależy od tego, w jakim jesteś, jakim jesteśmy w momencie względu przygotowania formy. Czy jesteśmy w sezonie, gdzie robimy... Na razie jem czekoladę gorzką. To dobrze. A ilu procentowo, może spytamy? Kakao, tak? Ile tam tego jest? Tak, zawartość. Nie wiem, no 40, nie? Więcej, mniej? Polecam 99%. Tak? Fajnie wykrzywia. Okej. Okay. Nie mówimy o cytrynie. Nie, 99% jest naprawdę bardzo smaczna. Mi smakuje, ale to wiadomo, tu trzeba się przyzwyczajać. Co najlepiej jeść? Co najlepiej jeść? Jak najmniej przetworzone produkty, najlepiej samemu gotować. No jako, że mam mało czasu i akurat gotuję gospoda z górki po kuchennych rewolucjach. Tak, właśnie przed chwilą, niedawno byłeś. Tak. Zeszły. Tak, emisja za niedługo. Emisja będzie za niedługo, także będzie można zobaczyć. Jednakże właśnie tam ze względu na ilość czasu, jaka jest potrzebna, żeby przygotować posiłki, bo jest ich dużo. Na dzień dzisiejszy mam około 4 do 5 posiłków. Dziennie. Skończy się na 8. Bo chipsy, bo dochodzi jeszcze co? No wiesz, margaryna w ilościach dość takich fajnych tłuszczy, nie? Tak. Tort cioci, tort babci. Tak, Nutella to jest prawda. Naleśniki z Nutellą. Tak. Tak na poważnie już mówiąc, no tak, śniadanie, no musi być, nie? Czyli jako pierwszy posiłek. Później jest drugi posiłek, no to staram się, żeby też to było tak jakby drugie śniadanie. Później trzeci, no, rzekomo obiad. Później czwarty to mamy posiłek przedtreningowy, piąty to jest potreningowy, szósty to jest kolacja i siódmy to jest bezpośrednio przed snem, gdzie między tam przedtreningowym a trzecim posiłkiem jeszcze się z reguły coś zdarzy rzucić. Tak jakiś popcorn. Popcorn, jakieś tam, wiesz, jakieś McNuggets, coś z tego typu. Tak. Odpowiednia firma zajmuje się tym. Tak. Posiłku. No, w każdym razie, a picie? Picie. Na dzień dzisiejszy... 40% picie, czy jakiś... Im więcej, tym lepiej. Nieważne co, byle spo niewiele. Zero alkoholu, na pewno. Tak. Na pewno. Po pierwsze, zero alkoholu, zero cukru. Wiadomo, jestem teraz akurat w takiej sytuacji, że mogę sobie jeszcze pozwolić na jakiś tam sok, czy na jakiś napój gazowany. Nie ma problemu. Natomiast już w ostatniej fazie, tam przed zawodami, ja nazwijmy się woda, herbata z pokrzywy. Herbata z pokrzywy, o. Tak, polecam. Tak. Polecam Kasper Gepfer. Dokładnie, polecam. Do tego wiadomo, jakiś skrzyp jeszcze dojdzie. Taka ogólnie mieszanka. Mówisz poważnie? Poważnie. Siłownia, skrzyp i inne rzeczy, tak? Tak, no to właśnie to się tylko tak kiedyś przyjęło, że siłownia jest to miejsce, gdzie ludzie przychodzą z problemami. To prawda. Dużo ludzi na siłowni są to osoby z problemami, ale problemy, z którymi borykają się na co dzień. Praca, rodzina i tak dalej. Ja też właśnie między innymi z tego powodu przyszedłem na siłownię. Wciąż nie masz problemu? Nie, problemy są, tylko że teraz inne. To jest jedna z odskoczni, żeby nie myśleć o tym wszystkim, co przynajmniej mnie otaczało. Momenty zapomnienia, bo podczas treningu, no przynajmniej ja się czuję po prostu jak Bóg, nie? Czuję się jak Bóg, czuję, że jestem nie do zabicia, nie do pokonania. No i to powodowało, że te wszystkie negatywne emocje, które się we mnie aż kotłowały, a było tego bardzo, bardzo dużo, to się wszystko zbierało, począwszy od problemów w szkole, poprzez problemy takie czysto prywatne, no za dużo było tego, nie? Co mogę nawet powiedzieć, że miałem... byłem już w takim stanie, że miałem nawet myśli samobójcze, więc aż tak się na mnie to odbijało. Więc musiałem to w jakiś sposób odreagować.
no jako że nie piję, bo jestem abstynentem, nie palę papierosów, nie stosuję, nie używam żadnych narkotyków. Żadnych używek? Nic. Jestem pod tym względem czysty, mogę to otwarcie powiedzieć, nawet pod względem stosowania dopingu, o co jestem najczęściej posądzany. Tak, bo niektórzy uważają, że siłownia to też druga apteka na przykład. Tak, to jest mekka pod względem anabolików i różnych tego typu... Ale u Ciebie nie, absolutnie. Nie, ja nie stosuję tego typu wspomagania, aczkolwiek też nie należy zapominać o tym, że osoby, które stosują, mówi się, że on koks wali i ten, dlatego jest taki duży. Nie, można by zobaczyć ile wyciska jakaś tam substancja. Można by położyć na ławeczce i zobaczyć ile wyciska. Koks nie zrobi formy. Formę robi się po pierwsze jedząc, po drugie śpiąc, po trzecie odpoczywając i po czwarte trenując. Czyli jeszcze nie ma się problemów, albo można te problemy odreagować, tak jak było w Twoim przypadku. Tak, czyli trening, jedzenie, spanie, odpoczywanie. Te wszystkie elementy razem z sobą zespolimy, możemy następnie dołożyć suplementację i wraz z tymi wszystkimi elementami, po dołożeniu również suplementacji, później osoby właśnie sięgają po jakieś tam inne środki. I to jest tak, że nie mówię, że to jest ani dobre, ani że złe, to jest wybór każdego człowieka. Ja podjąłem swój wybór, podjąłem decyzję, że nie będę tego stosował. Dlatego zatrzymałem się przy jedzeniu, przy jednym suplemencie. Suplement to nie jest doping. To jest tam wyciągnięte z naturalnych... To jest z paniów, tylko że w bardzo mocnym stężeniu. Jak na przykład mamy białko, mamy kurczaka. No to na przykład załóżmy, że tam z kurczak ktoś wyciąga całe białko. Mamy kurczaka z antybiotykami. No i właśnie, to jest kolejny temat. Nie? No, ale przejdźmy do tego tematu, nie? Że jest... odżywka białkowa. Załóżmy, że tam jest białko z produktu z mleka, prawda? Więc analogicznie no, to nie mamy tak, jakbyśmy musieli wypić tam parę litrów mleka, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na dane 2 godziny, tylko bierzemy tam jedną miareczkę i mamy. Aczkolwiek wiadomo, że to nie jest tak znowu. Dobrze, to nie zdradzę wszystkiego. Shape for you. Kształt dla Ciebie, tak. Ta koszulka też nie przypadkowo na Tobie. No też nie przypadkowo, ze względu na to, że to jest moja firma, moja marka, która zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, kształtowaniem osobowości. Osobowości, sylwetki dla Ciebie. Nie jest to tylko i wyłącznie, że moja korzyść, ale nie chodzi o to, żeby coś zmienić. Kształt dla Ciebie, shape for you, czyli przychodzisz i zmieniamy, działamy, aczkolwiek trzeba też uwzględnić, że jeśli ktoś nie będzie trzymał się rygorystycznych zaleceń diety, bo taka jest prawda, jeśli nic nie zmienimy w sposobie żywienia, to wtedy nic nie zmieniając, nic nie zmieniamy, czyli pozostaje, prawda? Więc dokładając trening, coś się zacznie zmieniać, ale żeby było to, co ma być, żeby był ten kop, no to dieta jest dopełnieniem tego. Co sądzisz o kulturystyce kobiet? No to jest dla mnie osobiście temat bardzo, bardzo, bardzo taki... Trudny? Trudny. To może kontrolanty dopingowe. Ma dwa oblicza. Pierwszy no, pod względem tego, że kobiety, które chcą wyglądać inaczej niż inne kobiety, czyli bardziej preferują sylwetkę umięśnioną, to też jest pewna cecha charakteru. Kobiety są bardziej zdecydowane. Te osoby, myślę, że dla nich to jest dobre rozwiązanie, żeby w to iść. Natomiast pod względem zdrowotnym no, i takim estetycznym jak dla mnie, no raczej byłbym za taką sylwetką typowo fitnessową u kobiety,
ze względów wiadomo jakich, no, jest to bardziej dla mojego oka przynajmniej przyjazne. Jest to piękno, a kobieta jest kojarzona z pięknem, prawda? Więc jestem zdania, że no... Czasami kulturystyka nie idzie w parze z pięknem. Dokładnie, zbyt duża muskulatura, no później na to piękno się już nie przekłada. Ostatnie pytanie, minusy. Minusy kulturystyki. Twojego sportu. Druga strona medalu, no, na pewno egoizm. Stajesz człowiek na ostatni okres budowania sylwetki, czy tam miesiąc, półtora miesiąca, to jest człowiek naprawdę straszny. Albo straszny, albo śpiący. U mnie tam się odbijało śpiący przez taki irytujący. Śpiący, irytujący, egoista. No, brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. Ciekawe połączenie, bardzo wybuchowe. Jest to spowodowane stosowaniem bardzo rygorystycznej diety, bardzo rygorystycznej, ograniczającej się dosłownie do kilku produktów. Czyli jesteśmy na ostatniej prostej do zawodów i wszystko zależy, czy wygrasz, czy nie wygrasz. Masz ochotę dosłownie na wszystko. Idziesz gdziekolwiek, czujesz zapachy, widzisz, że ludzie jedzą, zajadają się, cieszą się. Ciebie wtedy tak naprawdę nic nie cieszy. Cieszy cię tylko okres, co jesteś na siłowni, bo twoja sylwetka po prostu eksploduje. Dzieją się z nią cuda, zwłaszcza w ostatnich kilka godzin przed zawodami. To jest ten moment, który już tak naprawdę decyduje, wygrasz czy nie. Rekompensuje to wszystko, stanie cię na najwyższym miejscu podium. Co było twoim udziałem? Tak, co się akurat udało. I zawsze startując, nie brałem pod uwagę tego, żeby startować i mówić, a jakoś będzie. Ja startowałem po to, by wygrać, nie przyjmowałem nigdy innej opcji. Ja stwierdzałem zawsze coś takiego, jeśli nie mogę być w czymś najlepszy, to po co się za to w ogóle brać? I to jest bardzo dobra puenta. Zakończenie tego programu. Kacper Gepfert był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki.